Sponsorem programu jest PKN Orlen. Czułeś w momencie, kiedy wiedziałeś, że jest źle, no bo ta twoja kontuzja tak naprawdę bolała sprzed telewizora, więc wyobrażam sobie, jak to było tam na miejscu. No tak, chcesz powiedzieć, że nie widziałem jeszcze tego filmiku w ogóle z tego, jak to się stało i nie mam chyba zamiaru. Słyszałem, że było drastycznie, a pierwsze moje takie myśli to... Kurczę, taki szok, trochę złości. No, ciężko było, bo gdzieś tam moją przyszłość planuję z piłką ręczną, wiadomo, a no jednak ta ręka mi jest potrzebna i wiadomo, te pierwsze scenariusze są najczarniejsze i wiadomo, od razu myślałem, że już nie będę grał, ale wiadomo, głupie myślenie. Natomiast tak się wtedy czułem. Poleciało mi kilka łez wtedy, bo to był taki dla mnie szok, bo pierwszy raz w ogóle coś w życiu złamałem. I no ciężko było. Nie mogłem się jakoś tak z tym opanować, byłem taki roztrzęsiony. Chłopaki od razu bezpośrednio po meczu mnie próbowali pocieszać. Natomiast no ciężko mi się było z tego otrząsnąć. Gdzieś tam dopiero po telefonie do narzeczonej, do rodziców. Trochę się uspokoiłem i jeszcze doktor tutaj z Płocka do mnie dzwonił, że widział, nie wyglądało to dobrze, ale że będzie okej, okay, że damy radę sobie. No i że to jest do operacji, nie? Ja byłem pewny, że złamałeś obydwie kości, bo ja przewróciłem się na rowerze i dokładnie wyglądało to samo, obydwie kości poszły. Jakimś cudem w ogóle jedna się złamała, prawda? Tak? Tak, tak. Tylko jedna kość się złamała, promieniowa. Ta druga została zachowana w całości. Nie wiem, jak to się stało. No ale szczęście w nieszczęściu, że tylko jedna i że to prawa ręka, no bo jednak tą dominującą jest lewa u mnie. Więc powiedzmy, że tyle dobrego. No. Długo czekałeś na ten powrót i pewnie to była ciężka walka o ten powrót. No zgadza się. Gdzieś tam tak liczyłem, koło pół roku mi to zajęło, żeby ta kość się zrosła, żeby odbudować mięśnie, całą ruchomość w nadgarstku. No trochę to zajęło, no nie powiem. To był najtrudniejszy moment w twojej karierze? Tak, tak, myślę, że tak. To była taka moja pierwsza poważna kontuzja, powiedzmy. No i nie wiedziałem za bardzo, z czym to się je, prawda, bo no, słyszałem od kolegów, że rehabilitacja jest nużąca i tak dalej. No ale nie wiedziałem, jak to jest, dopóki się nie przekonałem na własnej skórze. No, no i jak ty sobie radziłeś z tą rehabilitacją, bo to taka, to się mówi tak, robota głupiego, dzień w dzień to samo, tak? No zgadza się. Głównie była to siłownia plus zwykłe bieganie dookoła hali. Gdzieś tam z Filipem Koprem czy Zaricem mocno pracowaliśmy. No ale na początku pracowałem tylko jedną ręką, czyli lewą. No i gdzieś tam nogi mogłem tylko wzmacniać. Ta prawa ręka po prostu była. Do niczego praktycznie nieprzydatna. Ale z czasem, wiadomo, ta kość się wzmacniała i tak dalej, i mogłem robić coraz to cięższe ćwiczenia. No i gdzieś koło dopiero teraz czerwca wróciłem na taki poziom, gdzie wyrównałem te ręce. Była tylko różnica 5% w nich, więc to już jest takie dopuszczalne.
to jest dobry wynik. Komora, powiedz mi, bo to była taka codzienna walka trochę ze sobą też, albo przede wszystkim ze sobą, nie? Żeby mieć motywację do tego, żeby znowu zrobić dziś i robić to samo. Co pomaga w takich trudnych chwilach wam? No ja tutaj taką największe wsparcie miałem od narzeczonej. A śmiałem się z Niko. Bo gdzieś tam codziennie motywowała mnie. Zaraz po tym, jak to się stało, to zadzwoniła i powiedziała, że coś się zawsze po coś dzieje i że na pewno będzie dobrze. I w takich momentach bierze się to za pewnik trochę, nie? Jak najukochańsza osoba mówi, że będzie dobrze, to będzie dobrze. No tak, no jakby tego się trzymałem. Na pewno też znajomi, rodzina, wszyscy mi pomagali, bo gdy nie jeździłem na mecze, to spotykałem się ze znajomymi, rozmawiałem z rodzicami i to wszystko na pewno pomaga. A powiedz mi, bo nie wiem, jak to w ogóle się wydarzyło, kto był pomysłodawcą tego, ale nie pamiętam takiej zorganizowanej akcji, którą no, kiedy zawodnicy wychodzą w koszulkach dedykowanych właśnie jakiemuś zawodnikowi. Zgadza się, no to było super, naprawdę. Właśnie byłem wtedy tydzień po operacji, jeszcze w Gdańsku. Spędzałem czas, bo trener pozwolił mi być jeszcze chwilę z rodziną. I oglądałem mecz w telewizji właśnie na laptopie i chłopaki wybiegli w białych koszulkach i mówię, kurczę, białe to są raczej wyjazdowe koszulki. Mówię, coś tu jest nie tak. I przyjrzałem się i faktycznie mieli koszulki wszyscy z moim numerem, z napisem Trzymaj się Komar. Gdzieś tam do dzisiaj mi dogryzają z tym. Bo to było faktycznie takie niestandardowe, ale no super uczucie. Fajnie widzieć, że ma się takie wsparcie w chłopakach. Fajna organizacja klubu też. Kibice wywiesili fajny transparent z tym samym hasłem. No fajnie się to ogląda i no czuję się to wsparcie zewsząd. Jak się czujesz teraz? Pamiętasz jeszcze o tym? Nie. To jest wyrzucone z głowy totalnie. Tylko blizna została na ręce. A ja złapałem jakieś takie nowe siły. Właśnie tak jak mi narzeczona mówiła, że będzie lepiej i faktycznie jest, bo wzmocniłem swoje ciało pod względem fizycznym, wiadomo, bo na siłowni trochę przepracowałem i w głowie też gdzieś kilka rzeczy zmienia u człowieka. I myślę, że dzisiaj mogę powiedzieć, że wyszło mi to na plus. Wiadomo, to jest trochę głupie stwierdzenie, ale mogę tak otwarcie powiedzieć, bo tak się czuję. Tak wyświechtane, ale wróciłeś mocniejszy. Tak, mogę powiedzieć, że tak. Że czuję się lepszym zawodnikiem. Może to lekki paradoks, ale faktycznie tak się czuję. Co możemy powiedzieć tym wszystkim, którzy mają swoje problemy, i te sportowe, i niesportowe? Rodzina, bliscy, przyjaciele najlepsi są, żeby pomogli przejść ten czas? To każdy ma swoje sposoby. Może niektórzy wolą się zamknąć w sobie i skupiać się tylko na pracy i uciekać tylko w to. Natomiast ja nie polecam takiego stosowania, bo głowa też musi odpocząć trochę od tego wszystkiego. Ja starałem się jak najwięcej właśnie widywać ze znajomymi, spędzać czasu gdzieś poza domem po prostu, żeby głowa też odpoczęła i myślę, że to plusowało, bo dawałem sobie po prostu chwilę odpoczynku od piłki ręcznej, od tej siłowni i tak dalej, od biegania, żeby ta motywacja zaraz wróciła. Daję sobie chwilę odpoczynku, ale zaraz
ta motywacja wraca ze zdwojoną siłą. Sponsorem programu był PKN Orlen.